kaplica ojców pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika. Jest to kaplica na wodzie. Bardzo ładne miejsce. Dookoła bardzo zielono, góry, skały i tutaj mamy piękne widoki. Wnętrze kaplicy. Jestem w Ojcowie, w przepięknym drewnianym kościółku. Mam zaszczyt, bo poznałem księdza, który ma imię Stanisław. Ksiądz Stanisław, piękne imię, imieniny, wszystkiego dobrego, spóźnione, ale szczere, który jest proboszczem. 16 lat, 16 tutaj, w Ojcowie i w Grodzisku. I w Grodzisku. I chciałbym, żeby powiedział kilka słów na temat tego kościoła. Oj. 5 minut ja się chyba nie zmieszczę. Spróbuję. A my też możemy podsłyszeć? Tak, oczywiście. Troszeczkę musimy cofnąć się w historię i sięgnąć do połowy XIX wieku, kiedy tutaj przebiegała granica Królestwa Polskiego, a więc kończył się zabór rosyjski. Zaraz za Ojcowem to już były Austro-Węgry. No i Ojców wtedy zaczyna rozwijać się jako uzdrowisko. Ze względu na to, że no gdzież z Warszawy jechać, jeżeli nie do Ojcowa, na kresy ówczesnego państwa, no pod zaborem, bo pod zaborem. I tak pomalutko rozwija się Ojców, powstają domy wypoczynkowe, ludność, która tu mieszka, przestawia się właśnie na przyjmowanie turystów. I pamiętamy rok 1863, wybuch powstania styczniowego i pułkownik Apolinary Kurowski tutaj organizuje armię powstańczą. Przez zieloną granicę przychodzi dużo młodzieży i przychodzą jeszcze inne osoby właśnie z Krakowa i nie tylko. I powstaje armia powstańcza, no, licząca prawie 3000 ludzi. Wydawałoby się, że jak na tamte czasy to dużo, ale szabelka po dziadku, dubeltówka na wróble, czy jakaś strzelba już lekko pordzewiała, także to do tego co trzeci był uzbrojony. Więc z tych 3000 moglibyśmy powiedzieć, może 1000 było, ale wobec carskiej armii regularnej, gdzie w soldatach służyło się 25 lat, to cóż, taka młodzież nie mająca żadnego doświadczenia, powstanie było skazane na upadek. Z Ojcowa ruszały oddziały powstańcze, to w kierunku Miechowa, to tu w pobliżu Skały, też walki odbywały się pod zamkiem w Piskowej Skale. No, niestety powstanie upadło. Po powstaniu, jak wspomniałem, zaczyna być znowu zainteresowanie Ojcowem jako miejscowością uzdrowiskową, i powstaje tutaj zakład wodno-leczniczy, tak zwany hydropatyczny, gdzie leczono choroby nerwowe. A tutaj, gdzie teraz się znajduje kaplica, był podobny budynek, który służył do tak zwanych kąpieli falistych. Dyrektorem zawczasu był pan Stanisław Niedzielski. On podejmuje pierwsze starania o wybudowanie kaplicy dla pensjonariuszy, bo tutaj, jak wspomniałem, znajdowały się baseny, a po drugiej stronie ulicy pod lasem
na tej Goplanie, która otrzymała nazwę po tym zakładzie wodno-leczniczym, tym sanatorium, które nazywało się Goplana, no pozostała tylko nazwa. Mieściło ono wtedy 80 pensjonariuszy, tak jak więc na tamte czasy to całkiem nieźle. I to było tak, że pensjonariusze korzystali z posługi kapłanów, którzy na zamku w Ojcowie odprawiali mszę świętą. Ale jak dziś przeczytałem świadectwo jednego z tych kapłanów, że pomieszczenie było podłe. No i tak więc Niedzielski podejmuje starania o wybudowanie kaplicy. Pierwsza kaplica miała powstać, czy raczej kościółek w stylu neogotyckim, na ruinach zamku ojcowskiego. Władze olkuskie, władze carskie wtedy się nie zgodziły i zrodziła się myśl, żeby tu te łazienki zaadoptować na kaplicę. Doktor Niedzielski uzyskał zgodę od biskupa kieleckiego, władz powiatowych w Olkuszu i tak w 1901 roku cieśle z Ojcowa wznoszą ową kaplicę, konsekrowana 22 lipca 1901 roku. Legenda mówi, że kiedy car się dowiedział, że w Ojcowie ma powstawać kościół, miał powiedzieć, że na ziemi ojcowskiej nie powstanie kościół. Czy legenda, czy prawda, to trudno teraz stwierdzić. Dość, że ponoć namiestnik carski tu w Ojcowie siedział w karczmie pod Kazimierem, tam go upijali, a w międzyczasie ojcowianie wznosili kaplicę. I ta kaplica, jak wspomniałem, służyła dla pensjonariuszy. I tak było praktycznie do II wojny światowej. Tutaj była dość wysoka woda w 1937 roku. Nawet tą kaplicę podniosło do góry. Nawet była myśl, żeby ją rozebrać i przeprowadzić nieopodal na Złotą Górę. No, na szczęście ją zostawiono. Dołożono tylko dwie podpory drewniane. A jeśli chodzi o architekturę kaplicy, wybudowana w tak zwanym stylu ojcowsko-szwajcarskim. Szwajcarię może nam przypomina dość płaski dach tej kaplicy, ale jeśli chodzi o belkowania i zewnętrzne deskowania, jeśli Państwo pójdą do Ojcowa i przyjrzą się starym domom, to praktycznie odnajdziemy te same elementy charakterystyczne właśnie dla Ojcowa. Na początku kaplica nie miała jakiegoś specjalnego tytułu. Obraz w głównym ołtarzu został namalowany przez jedną z pensjonariuszek z Warszawy w 1901 roku i pierwotnie był tylko ten główny ołtarz. Dopiero 3 lata później dołożono boczne ołtarze wykonane w dębie. Przypominają swoim kształtem chałupy wiejskie, gątem kryte. W głównym ołtarzu mamy obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Pod takim tytułem ten obraz był czczony. A dopiero kiedy powstaje tu kościół rektorski w 1968 roku, Marian Cygankiewicz, pierwszy ksiądz rektor tego kościoła, otrzymuje zgodę od prymasa, by kaplica ta nosiła tytuł świętego Józefa Robotnika. I tak było do czasu powstania parafii 16 lat temu, gdzie, no, ja mówię, Józef pracował u siebie w warsztacie, a nie u kogoś, więc i też w kalendarzu liturgicznym zmieniono nazwę, i więc jest świętego Józefa Rzemieślnika. Przypomina nam o tym obraz tutaj po prawej stronie. To jest, w tej chwili jest to kopia, wydruk obrazu, który niestety jest olejodrukiem naklejonym na sklejkę. W tej chwili jest w renowacji. Jak powróci, będzie przekazany do... Mamy tutaj jednego na terenie parafii znakomitego malarza i przypuszczam, że się zgodzi namalować ten obraz na płótnie. Obok tego ołtarzu ku czci świętego Józefa mamy po lewej stronie znowu świętego Piusa V. Może łączy ich tylko to, że święty Pius V umarł 1 maja, a wspomnienie liturgiczne świętego Józefa Rzemieślnika jest 1 maja.
Oprócz tego na ołtarzach i na tych antepediach ołtarzowych widzimy roślinność. W sumie występuje tu 64 rośliny z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego. I w szczycie jeszcze dodam naszego ołtarza mamy malutkie rzeźby figurki świętych z terenu trzech zaborów. Patrząc od lewej strony to Jan Kazimierz, nasza patronka też parafii, która tu na terenie parafii zmarła, błogosławiona Salomea z Piastów, pośrodku święta Jadwiga Śląska, Jan Kanty z Krakowa i Stanisław Kostka z Rostkowa na Mazowszu. Też warto zwrócić uwagę na po obu dwóch stronach tabernakulum widać orły, ale nie widać wężyków, bo dopiero znaczenie tych orłów staje się zrozumiałe, kiedy zobaczymy trzy wężyki. No i chodzi o to, że my nie lubimy wężyków w Ojcowskim Parku Narodowym, są pod ochroną, ale przypominają kogo? Przypominają nam trzech zaborców, czyli Rosję, Prusy i Austro-Węgry. A orzeł wiemy, że sobie dobrze radzi z wężami. Także i mamy podobnie po drugiej stronie. To chyba już wystarczy. Chyba wystarczy. Pięknie, dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji imienia. To ja powiem tylko tak, że patron mojego patrona jest moim patronem, bo Stanisław Kostka miał patrona Stanisława biskupa, a ja jestem od Kostki. Ale dziękuję. Jeszcze przypomnę, że moim rozmówcą tak pięknie opowiadał o tej kaplicy ksiądz Stanisław Langner. Langner. O tatusiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.